Cześć! Witajcie w ulubieńcach stycznia. Mamy luty i to połowę lutego. Kręcę ten filmik w okolicach walentynek i nie mogę uwierzyć, jak szybko leci czas. Jest to dla mnie niesamowite. Bardzo, bardzo doceniam youtuberki, które potrafią regularnie wrzucać filmiki. Tutaj do Mai po prostu duże ukłony, bo też ma pracę i jednak jakoś udaje jej się to zrobić. W każdym razie przed Wami jeszcze filmik z ulubieńcami roku. Myślę, że to się tak nie przedawni, bo wiadomo, ci ulubieńcy pozostają, a jeszcze nadal mamy na szczęście początek roku. A dzisiaj ulubieńcy stycznia. Zacznę od pielęgnacji. Nie ma tego dużo, ale pokazuję Wam tutaj tylko nowości, ponieważ zawsze możecie sięgnąć do poprzednich filmików. Jeśli coś nie sprawdzi się pod tym względem, że nagle zacznie działać źle albo coś się stanie, ja Wam dam znać. Ale wszystkie moje filmiki to jest kontynuacja jedno drugiego i jakby pokazuję Wam tylko rzeczy, do których jestem przekonana. Więc nie myślcie, że tamto jest nieaktualne. Jak najbardziej aktualne, z tym, że po prostu pokazuję Wam nowości, aby się nie powtarzać w każdym filmiku, żebyście też mogły czerpać coś dla siebie. Pierwsza rzecz to jest coś, co stosuję, jak biorę kąpiel, jak chcę odświeżyć cerę, aby potem nałożyć pielęgnację. To jest maska głęboko oczyszczająca, biała glinka zielonego laboratorium. Ja dołączyłam do grupy wymiana kosmetyków Zero Waste i to jest właśnie jeden z takich kosmetyków, które mam z wymianki. Używam, podoba mi się, czuję, że rzeczywiście skóra jest oczyszczona i że kosmetyki jakby pielęgnacyjne, których używam później, lepiej się wchłaniają. Kolejny produkt to kultowa już, myślę, nie tylko wśród wegan, bo to generalnie są bardzo dobre kosmetyki, marka Rezibo. Mam tutaj jeden z trzech produktów, które testuję. Krem pod oczy, poprawia mikrokrążenie, redukuje cienie i obrzęki, wykładza zmarszczki. I ten krem fajnie się sprawdza pod makijaż, dobrze makijaż na nim wygląda. Jestem generalnie zadowolona. Fajnie miękka skórka, te drobne linie są wygładzone, tak zmiękczone. Podoba mi się. To Wam mogę polecić. I to tyle z pielęgnacji, jeśli chodzi o styczeń, z nowości. Nakręciłam dla Was filmik z haulem, z zakupami, więc myślę, że tych produktów do pielęgnacji pokażę Wam w następnym filmiku nieco więcej. Teraz przechodzę do kosmetyków kolorowych i najczęściej w tym miesiącu, styczniu, używałam kremu BB. To jest coś, co używam na co dzień. Krem BB dla mnie ma przynajmniej ten wystarczające krycie, jeżeli dodam do tego korektor, do codziennego makijażu. I zaraz opowiem o podkładzie, który używam do filmowania, czy do zdjęć, czy jak gdzieś wychodzę, ale uważam, że na co dzień jest to absolutnie wystarczające krycie. Nie chcę mieć maski, chcę, żeby moja skóra oddychała i ten krem to jest Spuro Bio Sublime, się nazywa BB Krem. Mam w odcieniu 02. On ma dość duże krycie, może nawet duże krycie, jeśli chodzi o rozważając kremy BB czy CC, więc to mi najzupełniej wystarcza i naprawdę fajnie się skóra po tym czuje. Nie jest wysuszona, nie jest jakaś taka ściągnięta. No i wiem, że po prostu są w tym dobre składniki plus ten pigment, co pozwala na osiągnięcie jednak jakiegoś krycia i wygładzenie skóry. To mój hit. W zasadzie to już połowa hitu. Druga rzecz to jest kosmetyk Catrice, to znacie, kultowy już HD Liquid Coverage. Ten podkład ma bardzo dobre opinie i one są jak najbardziej zasłużone. Muszę powiedzieć, że ten kosmetyk mnie bardzo zaskoczył, bo to jest kosmetyk jakości profesjonalnej. W tym miejscu zaczynają się schody. Bo dawniej było tak, że kosmetyki dzielone były na kosmetyki profesjonalne i na kosmetyki takie codziennego użytku dla przeciętnej kobiety.
Nie byłoby w tym nic drożnego, że teraz kosmetyki profesjonalne jakby przechodzą do użytku codziennego dla kobiet i są dla nich dostępne. To jest super, szczególnie, że w takiej cenie te kosmetyki są dostępne, ponieważ jeszcze nie tak dawno kobiety mogły nabyć kosmetyki profesjonalne, ale one były bardzo drogie. Tutaj mamy kosmetyk jakości profesjonalnej. HD, czyli kosmetyk, który w ogóle linia kosmetyków HD została, zaczęto je produkować po to, ażeby widać było mniej wykończenia makijażowego w filmowaniu metodą HD. Więc takie wykończenie już z samej nazwy jest bardzo delikatne. Jest mało widoczne, łatwo się blenduje. I rzeczywiście ten podkład taki jest. On jest świetny do zdjęć. On jest też świetny w kontakcie bezpośrednim, bo naprawdę jest mało widoczny, a krycie ma świetne, świetne. Chciałam powiedzieć naprawdę dobre. Ono jest świetne. Z tym, że jak spojrzycie na skład tego produktu, to jest to skład kosmetyku profesjonalnego. Czyli tutaj mamy silikony, mamy różne szkodliwe substancje, potencjalnie szkodliwe substancje. Widziałam, że Peggy Peck miało post na ten temat i tam jest jakby analiza składu. Ja się nie będę tym zajmować, bo jak wiecie, nie mogę łapać wszystkiego za nogi. Skupiam się na mówieniu o kosmetykach wegańskich. Macie to źródło, w którym macie przeanalizowany skład i tam was odsyłam. Jak dla mnie, ja nie powiem, że ja tego kosmetyku w ogóle nie będę używać, bo ja go używam i ja go bardzo lubię. Natomiast nie chcę go używać na co dzień i wam tego też nie polecam. To nie jest kosmetyk do siedzenia w pracy, w klimatyzacji przez cały dzień. Nie, on się do tego nie nadaje. Ja w tej chwili mam na sobie właśnie ten kolor, czyli odcień 0,40. Wiem, że jest ciemny, ale ja nie jestem najjaśniejsza. On jest odrobinę ciemniejszy od mojej skóry, jaką mam w tej chwili. Ale ja jestem w stanie to wyblendować, natomiast 0,30 to jest już odcień znacznie jaśniejszy i on jest dla mnie za jasny. Ja wyglądam po prostu blado, za blado w tym. Czyli ten odcień mi się sprawdza, jeszcze poluję na 0,1. Widziałam, że te podkłady teraz już się pojawiły w Hebe, na przykład w Warszawie na Powiślu są, tylko właśnie nie ma tej dziesiątki. Myślę, że to jakby jest najpopularniejszy odcień, nie wiem, czy wszystkie Polki rzeczywiście są aż tak blade. Ale ten odcień jeszcze będę chciała kupić ze względu na to, że naprawdę fajnie mi się sprawdza do sesji. Idąc w kolejności, coś, czego używałam bardzo dużo w styczniu, używałam także bazy Puro Bio, ale ta baza ma więcej koloru, a tak jak mówiłam, mam kłopot z powieką i ona też jakby trochę jest ciemniejsza niż normalnie. Więc stosowałam tę bazę, czyli Lily Lolo Eye Primer. Tutaj mam dwa odcienie. Stosuję teraz ten bardziej żółty, właśnie żeby jakby zneutralizować zaróżowienie mojej skóry. Bardzo dobrze mi się sprawdził podcienie, a cieniami, jakie po prostu używałam non-stop w styczniu, wyjęłam opakowanie z kasetki, to jest takie kartonowe opakowanie. Zastanawiałam się, to jest paletka, która się nie zamyka, dlatego musimy mieć to opakowanie. Ona jest z gąbki, więc jest bardzo jakby wytrzymała, odporna na zniszczenie. Fajne jest to, że można właśnie kupić taką większą paletkę na cienie Puro Bio. Tutaj mieści się 8 cieni i ja pokażę zaraz wam, które używałam. Na całą powiekę używam ten jasny, podam wam numery pod filmem. Potem w załamaniu zaczynam tym beżowym, załamanie i zewnętrzna część powieki, a potem tym ciemniejszym, jakby bardziej w detal idę, w tym ciemniejszym, on jest taki lekko z burgundem i bardzo mi to odpowiada, to jest brąz, ale taki złamany, śliczny, naprawdę strasznie mi się to podoba. No i takie już absolutnie detale tym ciemnym brązem, ale widzicie, tutaj nie ma dużego zużycia, więc to już tak dosłownie kącik przy linii rzęs i trochę pod spodem. Bardzo często wypełniałam też ruchomą powiekę tym jasnym cieniem albo tym miedzianym.
Tych używałam mniej. Ten złoty jest bardzo intensywny. Na Instagramie Vegan Makeup Poland pokazałam swatch tego cienia, ale wykorzystałam go przy innych makijażach takich wyjściowych, do ślubnych też się fajnie nadaje. No to takie typowe stare złoto, bardzo błyszczące. Te cienie Wam polecam. Tutaj oczywiście dobieramy sobie samemu odcienie, kupujemy oddzielnie paletkę. Można też te cienie kupować pojedynczo, więc na przykład jeśli komuś potrzebne, to zestaw trzech też fajnie się sprawdza do codziennego makijażu. Te cienie są bardzo miękkie, one są matowe, ale takie satynowe. Jeśli chcecie, to zrobię Wam swatche wszystkich cieni Borobio, bo mam dwa takie zestawy, czyli wszystkie odcienie, jeśli chcecie, bardzo chętnie Wam zrobię. To mój ulubieniec non-stop noszony w styczniu. Do tego dalej makijaż oczu. Maskara, którą nie wiem co się stało, ale dopiero teraz przetestowałam, mimo po prostu ocen wychwalających z całego świata, to jest maskara Lili Lolo. Zdaje się, że mają tylko jedną. Jest naprawdę fajna do moich rzęs. Wydłuża rzęsy, pogrubia, nie wiem, po prostu to jest taki tusz, jaki lubię. Bardzo, bardzo mi się dobrze sprawdza, a teraz go używam. Nie wiem, powiem Wam jak długo starczył. Mam także tusz wodoodporny z Pacyfiki i to jest ten Aquarium Gaze i powiem Wam, że nie wiem, te, które oglądają Maję, ja akurat mam go tutaj w niebieskim, więc jak fajnie mi się sprawdza, jak akurat chcę sobie zrobić taki akcent. Czasem lubię mieć po prostu kolorowe rzęsy, bo to tak podbija zieleń oka, nie wiem, no dla zabawy czasem lubię to zrobić. I tutaj chciałam powiedzieć, bo Maja mówiła, że ten tusz jej się dużo lepiej sprawdził niż ten jakby oryginalny Pacyfiki. Nie mam go teraz, ale też go Wam pokazywałam nieraz. Natomiast u mnie jest odwrotnie. Tamten tusz zdecydowanie z klasyczną szczoteczką, zdecydowanie wolę go od tego. Tutaj jest szczoteczka silikonowa, taka miękka, ale silikonowa. I ten tusz lubię mniej, jako formułę i jako nakładanie i wszystko inne. Niemniej no, używałam go trochę w styczniu, więc pokazuję. Nie malowałam rzęs na niebiesko codziennie, ale używałam go dość sporo. Kolejną rzeczą jest kredka do brwi. Teraz mam pomadę i w zasadzie w większości dni używam pomady, ponieważ moja kredka z nabli się skończyła. Ale czasami, jeśli naprawdę bardzo się spieszę i mam na makijaż 3,5 minuty i jednak chcę podkreślić brwi, to używam tej kredki. To jest kredka z Puro Bio. Ona jest brąz, ale taki złamany brąz. Tutaj Wam pokażę. No właściwie podobnie wygląda do tej pomady, jednak to nie jest kredka taka jak nabli precyzyjna, bardzo cieniutka, tylko to jest kredka do temperowania i oczywiście ta kreska, którą nią zrobimy, będzie grubsza i troszkę trudniej jest jakby okiełznać kształt, natomiast no ja potrafię zrobić to, nie wiem, w 30 sekund. Tutaj mamy też szczoteczkę do rozczesywania. Generalnie bardzo mi się ta kredka sprawdza do szybkiego makijażu. I ostatni produkt do makijażu, ale narzędzie, to jest pędzelek z MOTD. Ja już Wam jakieś pędzelki z MOTD pokazywałam, ale ten zaczęłam w zasadzie używać właśnie pod koniec roku. To się nazywa Mr. Handyman. I faktycznie świetna nazwa, zresztą MOTD ma bardzo fajne nazwy pędzli, takie troszkę rewolucyjne i fajnie jest, że one bardzo podpowiadają, co można z tym pędzlem zrobić. I tak, można nim utrwalić puder, czyli korektor pudrem pod oczami. Można go stosować do rozświetlacza na szczyty kości policzkowych, delikatniej tym takim kodziukiem na nosie czy tutaj. Można też rozcierać jakieś takie, jak poleciało. Troszkę chyba rozświetlacza w nim zostało. Jakieś takie na przykład do oczu, do nakładania większej ilości cienia chociażby, czy do rozcierania krawędzi różu, też się nada. No generalnie bardzo fajny pędzel, polecam. Zamiennikiem jest oczywiście Setting Brush z Real Techniques. No, ten pędzel z Real Techniques jest bardziej spiczasty, tutaj macie porównanie. Tutaj jest
szpic, ten jest taki bardziej zbity i tego włosia jest jakby też więcej, więc nie można powiedzieć, że są dokładnie identyczne albo że można wszystko to samo zrobić tymi pędzlami, są jednak inne, ale w tym miesiącu zdecydowanie wygrywał ten. Ostatni już produkt makijażowo-kosmetyczny to lakier z NCLA. Naprawdę wiele z Was komentowało pod moim mini filmikiem. Zdjęcie nie jest w stanie uchwycić holograficznego lakieru, który, jeśli teraz zobaczycie, pod każdym kątem wygląda inaczej, więc to jest fiolet, on ma trochę zieleni, na pierwszy rzut oka jest niebieski, do tego ma połysk, no, to jest po prostu magia. Mam jeszcze jeden lakier holograficzny z NCLA, który też pokażę Wam, czekam nie wiem na jaką, ale na specjalną okazję, bo po prostu tak go kocham w butelce i tak jak go malowałam próbnie, to mi się tak spodobał. No po prostu cuda. Lakiery holograficzne to jest to. Bardzo lubię, wtedy tylko siedzę i patrzę na swoje paznokcie. Co nie znaczy, że nie lubię innych lakierów. Teraz tutaj mam na paznokciach Lili Lolo. Drugi raz nim pomalowałam paznokcie, bo jest tak fajny. Jest na okolice walentynek. Bardzo się dobrze nosi. To jest Carnival. Też fajny lakier, ale te hologramy, wow. Tu uwielbiam. NCLA to jest marka, która ma taką ilość kolorów, barw, takie produkty, że po prostu głowa mi pęka za każdym razem, jak widzę, co nowego wypuścili. W kolejnym już numerze, czyli w kwietniowym, pracujemy dość dużo, z dość sporym wyprzedzeniem, wiadomo, będziecie mogły zobaczyć w magazynie Wege też paznokcie na naszej gwieździe. Być może niektórzy z Was już wiedzą, kto to będzie, ale to jest ktoś, kogo no, prosiłyście pod postami innych okładek, więc spełniamy marzenia. Gwiazda, o którą prosiliście, będzie i będzie miała paznokcie z NCLA. To wszystko, jeśli chodzi o kosmetyki. Mam też dwie rzeczy niekosmetyczne. Tutaj książka. Moje życie to cyrk. Jest to książka Kamili Niewiadomskiej. Kamilę poznałam na spotkaniach networkingowych. To jest bardzo fajna, kolorowa dziewczyna. Mam do niej jakby, naturalnie mnie do niej ciągnie, bo sama też lubię kolory, lubię barwy. Mam też taki, myślę, no, jakieś cechy charakteru mamy wspólne. Bardzo fajna dziewczyna napisała książkę o cyrku. Dlaczego to jest ciekawe? Jest to ciekawe, ponieważ Kamila prowadzi cyrk, który nie ma stałej siedziby, nie jest to też cyrk objazdowy. Jest to cyrk, który można wynająć. Można wynająć po prostu artystów cyrkowych na różne imprezy. I dlaczego ten cyrk jest niezwykły? Jest niezwykły dlatego, że Kamila i jej mąż, który jest zresztą mimem, nie wykorzystują, nie mają zwierząt w swoim cyrku. Jest to cyrk wyłącznie oparty na sztuce cyrkowej ludzkiej, czyli na akrobatach, na różnych innych sztukmistrzach, mimach właśnie, których Kamila opisała w tej książce. W tej książce, to jest zresztą książka bogato ilustrowana, mamy opisaną daną sztukę cyrkową. Jak sama Kamila mówi, subiektywnie opisuje swoich artystów i wybrała subiektywnie artystów, którzy się tutaj znajdą, ale opisuje każdą ze sztuk, pokazuje przykłady i także jakąś znakomitą osobowość wykonującą daną sztukę cyrkową w Polsce. Przełomowa książka, bo książek o cyrku w Polsce nie ma. Edukacyjna, ponieważ tyle osób nic nie wie o cyrku, albo cyrk kojarzy im się z kiczem, tandetą i ze zwierzętami, z maltretowaniem zwierząt. Tutaj tego nie znajdziecie. Ja bardzo, bardzo wspieram Kamilę. Jeśli chcecie, to możecie nabyć tą książkę u niej na stronie. Możecie również kupić ją w księgarniach. Ja podlinkuję to pod spodem. Wywiad z Kamilą będziecie mogli przeczytać także w kolejnym wydaniu magazynu Wege, w marcowym wydaniu, które będzie z Wami tuż, tuż. Polecam serdecznie. Druga rzecz niekosmetyczna
to coś, co zaczerpnęłam od Was, czyli od widzek YouTube'owych. W komentarzach polecałyście aplikację na telefon, czy też na, ja używam na iPadzie, to jest aplikacja Netflix. I zaczęłam tego używać, można mieć próbny miesiąc i obejrzałam naprawdę fajne filmy. Ja nie mam telewizora, ale bardzo lubię filmy. Zawsze lubiłam filmy, z tym, że no, trudno jest kupować absolutnie wszystko. Obejrzałam kilka rzeczy, które znałam bardzo dobrze, ale także poznałam jakby nowe seriale czy filmy. Na Netflixie obejrzałam rekomendowaną przez Was, zdaje się, pod jednym z moich filmików, serię Stranger Things. Czekam na kolejną serię, bo naprawdę fajne, nie wiem, jakoś tak zjawiska paranormalne nie są moim priorytetem w doborze seriali, ale bardzo fajnie ten film jest zrobiony, jeśli chodzi o lata 90. W ogóle nie zorientowałam się, że to jest stylizowane, bo rzeczywiście jeszcze niedawno wszyscy tak wyglądali. No i to jest jakby no, moje czasy, więc to dla mnie nie jest zupełnie niezwykłe, ale bardzo fajnie pod tym względem to jest zrobione. No i jest gra mamy w tym serialu Winona Ryder. A Winona Ryder to jest legenda lat 90. Była wtedy młodą dziewczyną, zaczęła grać. Uważałam, że jest niesamowicie piękna, niesamowicie taka na krawędzi trochę. No, miała specyficzny styl i aktorstwa i w ogóle ról, które jej dawali do zagrania, więc to no, pod tym względem naprawdę bardzo mi się to podobało. I polecam Wam przynajmniej tą próbę Netflixa. Myślę, że przez miesiąc można sobie uzupełnić jakieś braki w oglądaniu. Zapraszam Was na ulubieńców roku, którzy niedługo już dostępni będą także na kanale. Pozdrawiam serdecznie i jak zwykle bardzo proszę, zostawiajcie swoje sugestie pod filmem, jakie jeszcze filmy chcielibyście, abym zrobiła. Jeśli chodzi o generalnie tematy nietestowania i wegańskich kosmetyków, ta lista jest, więc ja będę z tej listy powoli produkować filmy, no bo nie ukrywam, że to zabiera dość dużo czasu. Nie jest to tak, że hop, siup i zrobię. Szczególnie rzeczy takie jak porównanie na przykład korektorów, które dla Was robię. Ale chciałabym, żeby to było coś, po co można sięgnąć, więc nie chcę, żeby to były 4 korektory, tylko chcę, żeby to już było naprawdę dokładne omówienie produktów, być może nawet w 2 częściach, żebyście po prostu mieli taką ściągawkę produktów, ale czekam na sugestie, bardzo chętnie coś dla Was jeszcze zrobię, dopiszę do listy i będę systematycznie te filmy robiła. Bardzo też proszę Was o dzielenie się moim kanałem z innymi, tylko w ten sposób mogę dotrzeć do większej ilości osób i opowiedzieć o nietestowanych kosmetykach, a także pokazać, że można normalnie wyglądać, używając nietestowanych i wegańskich kosmetyków, że nie malujemy się burakiem, że jesteśmy po prostu normalnymi ludźmi, którzy wybierają produkty etyczne. I tylko tyle, i aż tyle. Na dzisiaj to będzie wszystko. Żegnam się z Wami, serdecznie Was pozdrawiam i do następnego. Pa!